Dzień dobry Państwu, Iwona Górna. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Karasińska, nauczycielka jogi, świadomego oddechu, jak również skutecznej medytacji. Cześć Kasiu. Cześć Iwonko, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj z Kasią porozmawiamy o tym, jak transformująco działa na nas świadomy oddech i yoga kundalini na połączenie ze sobą, na powrót do siebie. Kasiu, proszę, przedstaw tam się. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Kasia Karasińska, jestem nauczycielką jogi kundalini, a także trenerką rozwoju osobistego i na co dzień prowadzę zajęcia z jogi kundalini, ze świadomego oddechu, prowadzę również medytacje online, które działają niezwykle transformująco i pomagają nam wrócić do siebie. Oddech to życie. Natomiast na czym polega ten świadomy oddech? No właśnie, my oddychamy, tak jak mówisz, oddech to życie i oddychamy cały czas. Bez wszystkiego jesteśmy w stanie wytrzymać bardzo długo. Tak naprawdę i bez jedzenia, bez picia wytrzymujemy, nawet kilka dni jesteśmy w stanie tak naprawdę wytrzymać. A bez oddechu, tak kilka minut to już jest maksymalnie, tak? Także oddychamy cały czas. Tylko pytanie właśnie, czy oddychamy świadomie. Większość ludzi oddycha w ogóle nieprawidłowo, z czego nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo oddychamy bardzo płytko, nie potrafimy wziąć takiego głębokiego oddechu. Oddychamy głównie klatką piersiową, a ten oddech powinien być nie tylko pełną piersią, ale przechodzić przez przeponę. On działa wtedy na nas uzdrawiająco i wpływa też na nasze hormony, wpływa na nasze dobre samopoczucie. I teraz właśnie w chwili stresu, kiedy zaczynamy się bardzo stresować, to ten oddech jeszcze staje się płytszy i krótszy. I teraz świadomy oddech, czyli kiedy zaczynamy świadomie oddychać, spowalniamy ten oddech, wpływa również na zmianę naszych hormonów, czyli wydziela się również serotonina, zmniejsza się ilość kortyzolu. Czyli przy każdym stresie warto się zatrzymać, zresztą nie tylko przy stresie, w ogóle warto każdego dnia się zatrzymać i zacząć świadomie oddychać. Ja w ogóle polecam moim joginom wszystkim, żeby zaczynali dzień od świadomego oddechu, bo to naprawdę fantastycznie nastraja nas na cały dzień. Warto po przebudzeniu poczuć, nawet można położyć sobie ręce na sercu, poczuć swoje serce i zacząć świadomie oddychać, poczuć swój oddech, poczuć, że żyjemy, tak? Wyrazić też wdzięczność za to życie, bo nie każdemu jest dane się każdego dnia budzić, tak? I to naprawdę wpływa fantastycznie na nasz dzień, kiedy zaczynamy świadomie oddychać. Tak naprawdę wystarczy kilka minut, nie musimy tego oddechu robić godzinami, ale te 2-3 minuty z samego rana wypróbujcie. Bardzo proszę sobie takie, żeby takie ćwiczenie po prostu zrobić, położyć sobie dłonie na sercu po przebudzeniu i spowolnić oddech, zrobić kilka bardzo głębokich oddechów, takich, przez które przechodzą właśnie przez całą klatkę piersiową, poczuć, że powietrze idzie aż do brzucha i bardzo głęboki, powolny wdech i bardzo głęboki, powolny wydech i zrobić kilka takich oddechów i zobaczyć, jak to zmienia cały nasz dzień, bo oddech naprawdę fantastycznie potrafi działać i tak samo, jeżeli w ciągu dnia mamy jakikolwiek stres, to już właśnie ten zatrzymanie się i spowolnienie oddechu działa fantastycznie. Technik oddechowych jest bardzo, bardzo dużo. Kasiu, może jeszcze słówko, Tak? bo mam takie wyzwanie dla naszych widzów na czas oglądania tego wywiadu z Tobą, żeby każdy skupił się też na swoim oddechu, żeby właśnie już Tak. wyłączać ten oddech i żebyście już Państwo Bardzo trenowali ten fajny świadomy pomysł. oddech. Więc to jest takie wyzwanie na ten czas właśnie spotkania z Kasią, a przy okazji będziecie Państwo pozyskiwać wiedzę, w jakim celu należy właśnie tak oddychać, co to daje, bo tak jak Kasiu powiedziałaś, w momencie, kiedy oddychamy spokojnie, wydłużamy ten oddech, szczególnie w sytuacjach stresowych, to wysyłamy informację do mózgu, czyli tym samym do naszego ciała, że wszystko jest ok, bo kiedy Dokładnie. oddychamy spokojnie, kiedy się nic nie dzieje, jesteśmy zrelaksowani, spokojni, więc takie informacje otrzymuje nasze ciało i tym samym właśnie wydziela serotoninę, hormony szczęścia, a nie kortyzol, nie adrenalinę, nie hormony podnoszące stres i powodujące walkę, tylko właśnie uspokojenie, wyciszenie. I poprzez właśnie tę technikę świadomego oddechu jesteśmy w stanie szybko doprowadzić do harmonii nasze ciało, nawet w przypadku takich ciężkich sytuacji stresowych. A Dokładnie tak. jakie, Kasiu? Poprzez umysł najlepiej wpływamy na nasze ciało, a poprzez oddech najlepiej wpływamy, świetnie możemy wpłynąć na nasz umysł, bo mamy cały czas mnóstwo myśli, a jeżeli zaczniemy się koncentrować na naszym oddechu, to
przestajemy się koncentrować na tych myślach. I tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie wracać do siebie, do tej uważności, na tym, co dzieje się we mnie, jak ja się czuję. Czy zadajesz sobie pytanie właśnie przede wszystkim wstając rano, jak ja się dzisiaj czuję, co ja czuję w ciele? To jest bardzo ważne, żeby zauważyć, co się dzisiaj we mnie dzieje. A poprzez świadomy oddech my jesteśmy w stanie to poczuć. Także fantastyczny pomysł, Iwonko, właśnie, żeby podczas nauczyć się i właśnie podczas różnych zajęć wracać do siebie, wracać do tego świadomego oddechu. Skupić się na swoim wnętrzu, na tym, co się dzieje w danym momencie we mnie. Tak, bo wiele osób nauczyło się też nie czuć, wyrzucać siebie, zamrażać się na różnego rodzaju emocje, więc mamy wyłączone czucie. A poprzez takie właśnie zapytanie, tak jak Kasia powiedziała, i zapytaj się sama siebie z samego rana, co czujesz, jak się czujesz. I wtedy sprowadzasz tą energię, uwagę do swojego wnętrza, przez co jesteś bliżej ze sobą, co daje ci też poczucie siebie i takie bardziej poznanie siebie. Bo w momencie, kiedy cokolwiek się pojawi, to będziesz w pełni wiedzieć, jak postąpić z daną emocją, w jaki sposób ją przepracować i będziesz świadomie żyć, a nie będziesz jak łódka rzucona na ocean, gdzie dopłynie tam, gdzie ją po prostu fale zaniosą. Tak, bo kiedy zaczynamy uważnie podchodzić do tego, co się we mnie dzieje, to zaczynamy też zauważać te emocje, które przychodzą. A emocji, której dajemy uwagę, dużo łatwiej ją uwolnić, tak? Czyli też przede wszystkim zauważyć, bo my nie chcemy często czuć tych emocji, szczególnie tych trudnych. Nie chcę mówić negatywnych, bo nie ma negatywnych i pozytywnych emocji tak naprawdę, bo każda emocja jest dobra. Tylko są trudniejsze emocje i takie, które my chcemy czuć, bo łatwiej nam odczuwać radość, szczęście, ale dużo trudniej smutek, złość, rozgoryczenie. Tak jak przechodzą takie emocje, to my, tak jak mówisz, się zamrażamy, nie chcemy ich czuć i często wchodzimy w kompulsywne zachowania, w zajadanie tego stresu, w zajadanie tych emocji, w scrollowanie telefonu, teraz to jest bardzo częste, dużo ludzi ma z tym problem, co jeszcze potęguje dużo problemów takich psychicznych, dlatego że my bardzo dużo wtedy, jakby dużo się spala dopaminy i nie mamy później motywacji i chęci do działania. Tak. Tak, także to jest też ogromnie ważne, żeby o tym pamiętać, że jeżeli czuje się ktoś przytłoczony, taki nie ma chęci do niczego, to dobrze jest odstawić telefon i właśnie zrobić jakąkolwiek praktykę oddechową, która pozwoli nam wrócić do siebie, wyjść na zewnątrz, wyjść na spacer. To jest ogromnie ważne, żeby wracać do siebie po prostu, a poprzez oddech to jest naprawdę super narzędzie, tym bardziej, że oddech możemy wykorzystać w każdej chwili. Oddech mamy zawsze przy sobie, bo wiadomo, że jest dużo narzędzi do tego, żeby zacząć żyć uważnie, natomiast nie ze wszystkich możemy skorzystać w każdej chwili, tak? A z oddechu możemy skorzystać zawsze, nawet nie wiem, jadąc pociągiem, jadąc tramwajem, jeżeli czujemy takie rozedrganie w sobie, to wystarczy po prostu zacząć spowalniać oddech i to już będzie fantastycznie na nas wpływać. W każdej chwili możemy z tego skorzystać, więc czego chcieć więcej? Najprostsze narzędzie, które możemy wykorzystać do tego, żeby uwolnić stres, żeby poczuć się dużo lepiej, wydzielić hormony szczęścia. A Kasiu, wspominałaś o technikach oddechowych, tylko weszłam tam właśnie z tematem jeszcze usiczającym. Powiedz nam proszę, jakie techniki oddechowe byś polecała? Tak naprawdę, tak jak powiedziałam, tego jest mnóstwo. Pierwszy to, który już wspomniałam, oddech, spowolnienie oddechu, tak? To jest oddech jogiczny, czyli robimy bardzo powolny, głęboki wdech i bardzo powolny, głęboki wydech. Jogini oddychają dużo wolniej i mówi się zresztą, że nasze życie mierzy się długością, ilością oddechów. Czyli w naszym interesie jest, żeby oddychać wolniej. Czym będziemy wolniej, spokojniej oddychać, tym będziemy dłużej żyć. Także warto jednak ten oddech na co dzień zacząć wracać do tego oddechu, spowalniać oddech. Można wykorzystać oddech na przykład trójkątny czy kwadratowy, czyli trójkątne to oddychamy w tym samym czasie, bierzemy wdech, w tym samym czasie zatrzymujemy oddech i robimy wydech w tym samym czasie, czyli na przykład na 5 sekund. Licząc do 5 bierzemy głęboki wdech, zatrzymujemy na 5 sekund i na 5 sekund głęboki wydech. W jodze kundalini używa się jeszcze fantastycznych takich właśnie medytacji oddechowych, nie tylko oczywiście oddechowych, ale używa się do oddechu różnych mudr i mantr i połączenie
tego wszystkiego jest naprawdę bardzo transformujące. I do tego oddechu, który wspomniałam, w jodze kundalini na przykład używa się takiej mudry, że łączymy opuszki palców ze sobą, zamykamy oczy, koncentrujemy wzrok na czubku nosa i w tej pozycji bierzemy głęboki wdech. Licząc do 5, zatrzymujemy na 5 sekund i wydech na 5 sekund. To ćwiczenie jest niesamowicie skuteczne i bardzo pomaga uwolnić lęki, stresy, nie tylko takie z chwili bieżącej, ale również te, które gdzieś tam są zablokowane w ciele. Dlatego, że tak jak już wspomniałaś wcześniej, Iwonko, my dużo rzeczy w sobie zamrażamy. Przez całe życie, też jako dzieci byliśmy uczeni wypierania emocji, blokowania emocji, tak? Do dzieci się często mówiło, nie płacz, nie złość, się, to nie wypada, tak? My jesteśmy nauczeni zamrażania tych emocji. I teraz, żeby odblokować te emocje, fajnie wykorzystać właśnie techniki oddechowe, czy tak jak wspomniałam, wiedzę kundalini, połączyć to z mudrami, połączyć z mantrami, które również działają, nas zmieniają również nasze, przepraszam, fale mózgowe, więc naprawdę działają bardzo transformująco i te emocje, które są uwięzione w ciele, bardzo szybko się uwalniają, więc technik jest naprawdę sporo, tylko żeby zacząć z nich korzystać, bo nawet wystarczy wybrać jedną i robić ją codziennie, te kilka minut, czyli to spowolnienie oddechu, bo jest najprostsze, tak? To, żeby zacząć po prostu głęboko oddychać i skupić się na tym głębokim wdechu i głębokim wydechu, a już zauważycie różnicę. Wspomniałaś, Kasiu, o połączeniu świadomego oddechu z jogą kundalini, a mogłabyś tam bardziej przybliżyć temat samej jogi kundalini? Oczywiście, joga kundalini jest jedną z najstarszych, jak nie najstarszym rodzajem jogi. To jest taka mistyczna joga, która pozwala nam na pracę z naszą duszą, ale oczywiście również z umysłem i z ciałem. W moim odczuciu jest to najbardziej transformująca joga, ale oczywiście każda joga będzie działała fantastycznie. Każda joga fantastycznie wpływa na ciało, umysł i duszę, ale ja osobiście zakochałam się w jodze kundalini od pierwszych zajęć, dlatego też zostałam nauczycielką jogi kundalini. Bo tak jak wspomniałam, w moim odczuciu ona działa najbardziej transformująco, co zresztą również było napisane w podręczniku nauczycielskim jogi kundalini, że rok praktyki jogi kundalini działa na nasz umysł, ciało i duszę w takim stopniu jak 20 lat praktyki innych rodzajów jogi. I takie też jest moje doświadczenie, że taka codzienna praktyka jogi kundalini przetransformowała po prostu moje życie w rok, że ja mam wrażenie, jakby minęło 10 lat. Także naprawdę działa fantastycznie. Ale oczywiście jest to joga, która do tej jogi trzeba mieć na pewno otwarty umysł, dlatego że dla umysłu wiele rzeczy może być dziwne, bo tak jak wspomniałam, w jodze kundalini używa się mantry, czyli się czantuje, głośno śpiewa mantry. To wpływa na nasze fale mózgowe, dlatego że w buzi mamy 64 meridiany i stymulujemy je językiem podczas właśnie głośnego śpiewania, co zmienia nasz umysł, wpływa na fale mózgowe. Poza tym wykorzystujemy różne mudry, połączenia palców dłoni, które również wpływają na nasze na hormony w ciele, na zmianę fal mózgowych i plus wykorzystujemy też oddech, więc to wszystko działa niezwykle transformująco. Natomiast dla naszego umysłu wiele rzeczy może być dziwnych, tak? Takie głośne śpiewanie, łączenie, robienie coś z dłońmi. Także ja zawsze mówię, że to jest joga doświadczania, czyli warto doświadczyć i samemu poczuć i wyjść z przestrzeni umysłu, wejść w przestrzeń serca. Także na praktyce ja zawsze zachęcam, szczególnie osoby, które są pierwszy raz, żeby podczas praktyki wyszły z umysłu, weszły w przestrzeń serca, poczuły tą praktykę, zaczęły doświadczać. Ponadto jogę kundalini praktykuje się z zamkniętymi oczami przez większość czasu, więc my jesteśmy bardzo głęboko w sobie. Więc już na pierwszych zajęciach wiele osób doświadcza, wiesz, takiej zmiany, dlatego że my na co dzień, rzadko kiedy wchodzimy tak w głąb siebie, zamykamy oczy, słuchamy mantry, wchodzimy w medytację. W moim odczuciu jeszcze wiele ludzi nie wie, czym jest medytacja, nie wie, jak zacząć medytować, a to jest medytacja dla naszego umysłu jest tym, czym prysznic dla naszego ciała. W moim odczuciu jest to konieczne, żeby to robić. Oczywiście, że medytacją również może być wyjście na spacer, może być trening, tak? To też są formy medytacji. Wszystko, co będzie nam pozwalało wejść w siebie, być w sobie, będzie formą medytacji. Także nie musimy oczywiście robić medytacji z jogi kundalini czy medytacji oddechowych, jeżeli jakby praktykujemy inne rodzaje medytacji. Natomiast
w moim odczuciu te narzędzia są niesamowicie transformujące i skuteczne. To też potwierdza, ja prowadzę medytację online, mam grupę mocy na Instagramie, gdzie codziennie prowadzę od poniedziałku do piątku medytację właśnie jogi kundalini. Założyłam tę grupę po to, bo wiem, jak ludziom często trudno się zmobilizować do takich codziennych medytacji, a medytacja najbardziej skuteczna jest wtedy, kiedy my medytujemy regularnie. Tak? To tak jak z treningiem na siłowni. Jak pójdziemy raz na jakiś czas, no to nie ma takich efektów. A jeżeli chodzimy regularnie, czy tak samo medytujemy regularnie, to ma największy wpływ na nas. I tak naprawdę już dostawałam wiadomości, że już po kilku medytacjach wiesz, dziewczyny radziły sobie z atakami paniki, że lęki, które miały przez wiele lat, nagle zaczęły znikać. Więc to nie jest tylko moje doświadczenie, że ta joga, medytacje działają tak bardzo pomocnie i transformująco. Ale oczywiście, tak jak wspomniałam, nie każdy będzie potrafił to przyjąć. Będą osoby, które, dla których będzie to dziwne i to też jest okej, tak? Natomiast cieszę się, że też dużo ludzi się otwiera na coś innego, na ten właśnie powrót do siebie, powrót do swojego ciała, powrót do swojego serca, na to, żebyśmy poczuli więcej radości w życiu, więcej spokoju, żeby tak nie biegać w tym życiu, nie szarpać się ze wszystkim, bo naprawdę ten pośpiech w naszym życiu jest czymś, co odciąga nas od siebie, bo my ciągle gdzieś jesteśmy w tych laptopach, telefonach. Często też zauważam, że ludzie nawet wiesz, gdzieś w kolejce, stojąc w sklepie, już wyciągają telefon, bo już im ciężko nawet te kilka minut pobyć tak samym ze sobą. Czy wchodzą do domu, to włączają telewizor, słuchają radia, nie są w stanie nawet w tej chwili pobyć w ciszy. My jesteśmy tak nauczeni bycia w takim chaosie, że bycie w ciszy czasami jest trudne. I to też, dlatego też medytacje z jogi kundalini są takie skuteczne, bo dużo ludzi, jak chce zacząć medytować, to wiesz, takie, to jak siądziesz i nagle jest cisza, to może być bardzo trudne, bo tych myśli nagle jest po prostu mnóstwo. I czasami te myśli są tak przytłaczające, że ta medytacja wręcz działa odwrotnie, że my po prostu usiadamy jeden raz do tej medytacji i już więcej nie chcemy. A w jodze kundalini, jak wykorzystujemy oddech, mantry, mudry, coś się dzieje, często te medytacje, nie często, zawsze te medytacje wpływają na zmianę naszego nastroju, fal mózgowych, coś się w nas dzieje podczas tej medytacji, to w moim odczuciu jest dużo łatwiej z taką medytacją zacząć, niż z medytacją taką, kiedy siadamy w ciszy. I oczywiście medytacje w ciszy też są cudowne, ale myślę, że do medytacji w ciszy trzeba się bardziej przygotować i dojrzeć, niż właśnie do takiej medytacji, gdzie wykorzystujemy tyle czynników, że coś się dzieje i te myśli jakby do większości z nas nie mają szansy przyjść, bo trzeba się skupić tutaj na mudrze, tutaj na oddechu, tutaj czasami trzeba jakieś słowa wypowiadać. I tyle się dzieje, że umysł zaczyna odpoczywać, a my mamy tą pracę z ciałem, z oddechem, z koncentracją na różnych elementach. Także ja uwielbiam jogę kundalini i medytację z jogi kundalini. I cieszę się, że coraz więcej ludzi się na to otwiera i ja też ogromnie się cieszę, że mogę za pomocą tej starożytnej technologii, bo joga kundalini ma ponad 4000 lat i jest to joga, która wiesz, przez te tysiące lat mnóstwo ludzi jej doświadczało, więc ona jest sprawdzona, tak? Natomiast czasem się zdarza też, że ponieważ ta joga tak bardzo transformująco działa i te medytacje tak transformująco działają, że pobudzają dużo emocji, które mamy w ciele. I czasami się też tak zdarza, że podczas czy medytacji, czy podczas praktyki zdarza się, że ktoś płacze, zdarza się, że coś się dzieje w ciele, że nagle coś drętwieje, coś sędzi, coś w ten sposób się uwalniają nasze emocje poprzez ciało. Także, no tak jak mówię, ja po prostu kocham jogę kundalini i jej transformujące działanie i bardzo się cieszę, że mogę się tym dzielić ze światem. Kasiu, gdybyś chciała się z nami podzielić, jak funkcjonowała Kasia, która rozpoczynała dopiero właściwie tuż przed pierwszą lekcją jogi kundalini, a Kasia z dzisiaj? Czy to są dwie różne osoby? Zdecydowanie tak. Ja też...
Ileś lat temu przechodziłam i depresję, i ataki paniki, więc ja wiem, jak to być w takich miejscach. Dlatego tym bardziej mam ogromną radość, że mogę za pomocą takich technologii pomagać. Dlatego, że wiesz, to jest też moje doświadczenie. Ja wiem po prostu, jak to jest być gdzieś na takim emocjonalnym dnie. Ja wiem, jak to jest, kiedy te emocje tak strasznie przygniatają, że pojawiają się nawet i myśli samobójcze, tak? Także żyłam kiedyś w ogromnym stresie, w ogromnym chaosie. Zanim jeszcze pojawiła się joga kundalini, to ja też, tak jak wspomniałam wcześniej, jestem trenerką rozwoju osobistego, więc już stosowałam najróżniejsze medytacje. Pracowałam też, wiesz, ze sobą i z wewnętrznym dzieckiem i przechodziłam swoją terapię, także dużo rzeczy wykonałam, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast w moim odczuciu właśnie joga kundalini najbardziej pomogła mi przetransformować, jakby bardzo dużo się zadziało w tym czasie, kiedy przeszłam swój kurs nauczycielski, w tym czasie, kiedy zaczęłam praktykować bardzo regularnie. To była dla mnie bardzo mocna, naprawdę niesamowita transformacja, gdzie ja w tej chwili budzę się, wiesz, bez żadnych lęków, bez stresu, z ogromnym zaufaniem. I to oczywiście nie znaczy, że ja nie mam żadnych trudności w życiu, bo to nie ta planeta. Na tej planecie doświadczamy. Natomiast ja zawsze też mówię, że wszystkie zdarzenia, które mamy w życiu, są albo prezentem, albo lekcją. I tak naprawdę te lekcje są dużo cenniejsze, bo to nam pozwala rozwijać naszą duszę. I jeżeli podchodzimy z takim zaufaniem, z takim szczerym zaufaniem do tego, że wszystko, co się nam przydarza, jest właściwe, jest takie, jakie ma być, to przestajemy się tak kopać ze wszystkim, kopać z tym życiem, tak? Tylko każde zdarzenie, które przychodzi, my wiemy, że ono ma albo nas czegoś nauczyć, albo przynosi nam po prostu radość, tak? Natomiast ja już teraz nie mam czegoś takiego, wiesz, że się złoszczę na jakieś lekcje, które przychodzą, tylko podchodzę do tego z taką otwartością, z takim zaufaniem, spokojem. Ale to też dużo daje medytacja, tak? To uspokajanie umysłu. Też zauważyłam, że ponieważ ja praktykuję każdego dnia robię medytację, prowadzę ją dla grupy, ale również swoje medytacje robię, ale jeżeli się zdarza, ostatnio mi się tak zdarzyło, że w weekend, ponieważ zajęcia medytacje online prowadzę od poniedziałku do piątku i w sobotę czasem mi się zdarza robić praktykę dopiero wieczorem, to ja widzę różnicę w tym dniu. Widzę różnicę, jak jednak nie zrobię tej medytacji z rana, jakiejkolwiek, bo tak naprawdę już wystarczy chociaż te 2-3 minuty zrobić medytację czy świadomy oddech i już nasz umysł się przekierowywuje. I ostatnio właśnie miałam taką sytuację, że byłam na wyjeździe i właśnie tej medytacji od rana nie zrobiłam, robiłam ją dopiero wieczorem i ten dzień już był trochę inny. Już mój umysł troszeczkę zaczęłam zauważać, że już, wiesz, przychodziło więcej jakichś takich negatywnych myśli, bo ja już sobie je wyłapuję, ale zaczęłam zauważyć, że one przychodzą. A kiedy robię jednak medytację, to albo ja je dużo szybciej wyłapuję, one nie mają szansy się po prostu, wiesz, tak wejść w świadomość, że naprawdę zupełnie to jest inne doświadczenie. Także dlatego ja bardzo, bardzo polecam, żeby każdego dnia świadomie oddychać, wykonać jakąkolwiek medytację, jakąkolwiek praktykę. Też można pisanie intuicyjne, to też jest bardzo fajna praktyka, tak? Czy właśnie nawet wyjść na spacer, cokolwiek, co pozwoli nam być w tu i teraz, tej świadomości, tak, żeby poczuć swoje ciało, żeby być w chwili obecnej. Bo świadomy oddech ma dużo zalet. Bardzo dużo, o których już wspominałyśmy, połączenie jego z jogą kundalini, tym bardziej jeszcze natęża działanie tych walorów połączenia właśnie świadomego oddechu i jogi kundalini. Bo tak jak wspominałaś, Kasiu, zmieniamy też nasze fale mózgowe. Ich funkcjonowanie pewnie wchodzi już na teta, alfa i wtedy też automatycznie jesteśmy spokojniejsi, ale też wtedy napełniając siebie dobrymi, wartościowymi afirmacjami czy mantrami, ale tym samym, skoro nasz umysł przeskakuje na wyższe fale mózgowe, czyli jest taki właśnie spokojniejszy, wyciszony, czyli otwieramy się też na dobre rzeczy, na pozytywne rzeczy. I dlatego też właśnie robiąc taką praktykę codzienną rano, żeby ją zrobić, wówczas od razu programujemy swój dzień, że tylko takie, dokładnie, jakbyśmy nakładali sobie takie sito, nie? Że tego dnia to nas ma przyjść, tylko to, co najlepsze. I tutaj, drodzy Państwo, wam jeszcze podpowiem, że możecie stosować właśnie te praktyki chociażby przed załatwieniem jakichś ciężkich spraw, przed urzędami, czy w pracy, czy jakąś ciężką rozmową. Wykorzystujcie właśnie te praktyki również do takiego świadomego projektowania swojego życia, bo wtedy jesteśmy na wyższych wibracjach,
Tym samym jesteście otwarci na dobre rozwiązania, ale też wibrujecie z tym, co jest na waszym poziomie, więc wtedy te rozwiązania, które będą się pojawiały w waszym polu, waszej rzeczywistości, będą musiały się też dostosować, dostroić do waszej częstotliwości, czyli tej wyższej. Czyli jeżeli wy macie pozytywne nastawienie, to tak samo pozytywne nastawienie uzyskacie z rzeczywistości, stosując chociażby świadomy oddech, jeszcze do tego te mantry, mudry również. Dokładnie, bo przyciągamy do naszego życia to, czym sami wibrujemy. Więc tak, jak my zmieniamy swoje wibracje, ja mam taką ogromną radość, jak czytam, jak dziewczyny mi piszą, dziewczyny z grupy mocy, piszą mi czasami komentarze, że miały trudny dzień, ale zrobiły w ciągu dnia dodatkową medytację i już jest im lepiej. Albo miały jakiś trudny egzamin, coś się tam dzieje w ich życiu. Bo wiadomo, no, różne sytuacje mamy, tak? Czy właśnie egzaminy, które mogą być stresujące, czy jakieś trudne rozmowy. I zrobienie przed tym medytacji naprawdę działa fantastycznie, bo wracamy do siebie, przekierowujemy uwagę też, tak, na to, co jest ważne. Wracamy do siebie, czyli jesteśmy bardziej skoncentrowani, połączeni ze swoją intuicją, czyli podejmujemy dużo lepsze decyzje. Więc ja mam taką ogromną radość zawsze, jak czytam te komentarze, jak dziewczyny piszą, że oprócz tego, że pojawiają się na live rano, na wspólnej medytacji, to jeszcze korzystają, bo te medytacje są też nagrywane, więc korzystają z tych nagrań, z tych zapisanych medytacji i wiesz, i piszą później, dodatkową medytację zrobiłam, czuję się teraz super, że zupełnie inaczej podchodzę do egzaminu, czy do jakichś trudności, które mnie spotykają. To po prostu jest zawsze, wiesz, taki miód na moje serce, jak wiem, że po prostu, bo moje doświadczenie jest takie, że ja to stosowałam już wiele lat, więc wiem, jak to fantastycznie działa. Natomiast cieszę się bardzo, że dużo osób zaczyna też te praktyki stosować nie tylko sporadycznie, ale poznaje je i faktycznie z nich korzysta. Bo tak jak mówisz, nie tylko z samego rana, ale właśnie jak coś się dzieje, mamy coś trudnego do załatwienia, to naprawdę jest fantastyczny sposób, żeby tą naszą wibrację podnieść i zupełnie inaczej wtedy będzie przebiegała i ten egzamin, i ta rozmowa. My też jak zaczynamy łączyć w naszej intuicji, w naszej podświadomości są odpowiedzi na wszystko. Więc jak my zmieniamy swoją energię i nawet jesteśmy na takim egzaminie, to zupełnie inaczej, jak jesteśmy bardzo zestresowane, to wtedy gdzieś te myśli uciekają, odzywa się krytyczny umysł, negatywny umysł, który zaczyna wszystko negować i czytamy potem pytanie, nie jesteśmy w stanie wyłapać, gdzie jest, jaka jest ta odpowiedź. A jak my jesteśmy w sobie, to my ściągamy te odpowiedzi, dosłownie to tak jest, że po prostu to samo gdzieś w przestrzeni przychodzi nam z intuicji, to powinna być taka odpowiedź, a to co? I po prostu to jakby samo się dzieje, tak? I tak samo w ogóle w życiu, jak my wchodzimy w te inne wibracje, to dużo rzeczy same do nas przychodzą rozwiązania, w jakim kierunku pójść, co zrobić. I jest wtedy dużo lżej, dużo łatwiej, że nawet jak jest sytuacja problematyczna, to te odpowiedzi nam po prostu same przychodzą, same rozwiązanie przychodzi, nie wchodzimy w ten stres, tak? I to jest bardzo ważne, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to nie jest tak, że my nie doświadczamy trudności, ale my zupełnie inaczej do tych trudności podchodzimy. One te rzeczy przestają być dla nas trudne. To jest po prostu okej, czyli taka sytuacja się wydarzyła, co ja mogę z tym zrobić, tak? Zupełnie inaczej wtedy działa nasz umysł. Tak, bo tu właśnie dotykamy tego tematu połączenia ze sobą, bycia w sobie, w tu i teraz. I tak jak Kasiu wymieniłaś pod koniec twojej wypowiedzi, te walory właśnie z tego bycia w sobie. I to jest to, że jeżeli mamy jakiś problem życiowy, mniejszy, większy i chcemy go rozwiązać, stosując ten sam sposób myślenia, ten sam poziom wibracyjny, a chcemy go rozwiązać i nie możemy. Jeżeli chcemy rozwiązać problem, czyli rozumiem, chcemy zrobić coś inaczej, poszukać innych rozwiązań niż mamy takie pod ręką. I to nie daje rezultatu, dlatego że my tego nie widzimy. W momencie, kiedy my się wzniesiemy na wyższy pułap, popatrzymy na tą sytuację do rozwiązania z innej perspektywy, mając właśnie to połączenie z wyższym ja, ze sobą, gdzie nasza intuicja inaczej funkcjonuje, tak jak powiedziałaś, czytujemy z pola energoinformacyjnego, wówczas nagle same rozwiązania się pojawiają. I to jest właśnie piękny moment takiego, co chwila, aha, to i Kasiu tego doświadczasz bardzo często, aha, jak mogłam o tym nie pomyśleć wcześniej, jakie to proste, bo dopiero wtedy mamy połączenie właśnie do tej wyższej przestrzeni, do innego poziomu postrzegania danej sytuacji. Dokładnie tak, ja podam taki przykład. Myślę, że każdemu z was zdarzyło się gubić kiedyś na przykład klucze, czy gdzieś je położyć, klucz od samochodu, klucz od mieszkania. I ten moment takiego chaotycznego poszukiwania, prawda?
nie jesteśmy w stanie znaleźć, bo często nawet te klucze leżą przed nami, leżą przed naszym, w zasięgu naszego wzroku, przed naszą twarzą dosłownie, a my gdzieś biegamy, szukamy, nie jesteśmy w stanie tego znaleźć. Dopiero ten moment, kiedy my na chwilę siadamy, zastanawiamy się, ok, głęboki wdech, głęboki wydech, gdzie te klucze mogą być, to nagle nasz umysł, nasz wzrok pada i widzimy te klucze. I tak, tak jest z każdą sytuacją w życiu. Jak my się uspokojamy, to tak jak w zmąconej wodzie nic nie jesteśmy w stanie zobaczyć. To tak samo działa nasz umysł. Żebyśmy my mogli zobaczyć, co tam jest pod spodem, to woda z tej zmąconej musi opaść, musi ten muł iść na dno. I wtedy się staje krystalicznie czysta i wtedy wszystko jest dla nas widoczne. Kiedy się ten umysł uspokaja. Żeby uspokoić umysł, to musimy właśnie wejść w ten głęboki oddech, zamknąć na chwilę oczy. Samo zamknięcie oczu już działa naprawdę fantastycznie, dlatego yoga kundalini jest taka transformująca, bo my praktycznie całe zajęcia jesteśmy z zamkniętymi oczami. Więc już samo to, że tak bardzo głęboko wchodzimy w siebie, przy każdej asanie tak naprawdę większość asan wykonujemy z zamkniętymi oczami, więc osoby, które pierwszy raz są na praktyce, to już doświadczają takiego po prostu wow, co to była za praktyka, tak? Dlatego właśnie, że my nie jesteśmy nauczeni tego zamykania oczu, wchodzenia w siebie, zobaczenia, co tam jest głębiej. Ja zawsze też robię takie rozpoczęcie, że właśnie się każe zapytać siebie, jak ja się czuję dzisiaj, poddychać głęboko, świadomie. I to wszystko działa naprawdę bardzo transformująco. Także bardzo zachęcam do takiego świadomego oddechu, do tego, żeby stało się to taką codzienną praktyką. Jeżeli ktoś ma gotowość, to również bardzo zachęcam do jogi kundalini, ale myślę, że to musimy sami poczuć, tak? Bo tak jak wspomniałam wcześniej, narzędzi różnych takich, które na nas wpływają, jest dużo. Natomiast to nas musi zawołać. Musimy poczuć, że to jest coś dla nas, bo nie wszystko jest dla wszystkich, tak? Bo tak, czasami są różne. Tak, każdy musi coś odnaleźć do siebie. Także najprostszą rzeczą jest to spowolnienie oddechu. Także jak ktoś nie ma gotowości spróbować, czym jest yoga kundalini, to zachęcam do tego, żeby zacząć od tego prostego spowolnienia oddechu, a to już bardzo dużo zmieni. W obecnych czasach wiele osób spotyka się z problemem bezsenności, a właściwie w trudnościach z zaśnięciem, dlatego że jest natłok myśli, które te osoby próbują okiełznać w jakiś sposób, myślą, że w ten sposób zapanują nad jakąś sytuacją życiową, znajdą rozwiązania i co wieczór faktycznie borykają się z taką właśnie bezsennością. I tutaj właśnie prostym rozwiązaniem byłoby spowolnienie tego oddechu, tak jak Kasiu mówisz, skupienie swojej uwagi. Właśnie chciałam Cię prosić o jakieś właśnie tutaj rady, więc świetnie jest spowolnienie tego oddechu i skupienie swojej uwagi na oddechu, bo w tym momencie mamy tą uwagę zajętą oddechem, więc nie mamy tego natłoku myśli, ale to nie wystarczy zrobić jednego wieczoru i powiedzieć po 30 sekundach nie działa, tylko trzeba to potrenować, tak jak mówiłaś, idziemy na siłownię trenować mięśnie, tak. Więc tak samo musimy wytrenować nasz umysł, który tego nie był w ogóle uczony. Tego nie uczą w szkole, no bo nie uczą świadomego człowieka. Kasiu, jaką miałabyś jeszcze poradę właśnie dla osób borykających się z tego typu problemem? Zanim powiem, jakie ćwiczenie jest bardzo dobre, to przede wszystkim ważna rzecz, żeby zadbać o podstawę, czyli odstawić odpowiednio wcześniej telefon. O tak. Bo to jest taka podstawa, bo my często... Światło. Tak, skupiamy się, ja też zawsze mówię moim joginom, że ważna rzecz, że praktyka jogi jest cudowna, medytacje są cudowne, ale również musimy zadbać o nasz sen, o to, żeby iść o odpowiedniej godzinie spać, o naszą regenerację, o dobre jedzenie, nie jeść śmieciowego jedzenia, tak? Także to są podstawy, bez których jak my nie zadbamy o ten sen, to medytacja nie będzie taka skuteczna, bo medytacja jest bardzo ważna, natomiast tak jak mówię, te podstawy są jeszcze ważniejsze. Czyli jeśli chcemy dobrze spać, to najważniejszą sprawą jest odstawić przynajmniej na 2 godziny przed snem, albo godzinę przynajmniej, telefon. Żeby to już nawet nie chodzi o to niebieskie światło, bo teraz w telefonach, w iPhone'ach można to zmienić, że zrobić to bardziej przyjazne światło, ale chodzi też o to przebodźcowanie, które mamy. O to, że nasza głowa wtedy jest cały czas zaangażowana w różne rzeczy, które my w tym telefonie gdzieś tam czytamy, widzimy, oglądamy i to nie jest korzystne, jeżeli chcemy mieć spokojny, odpowiedni sen.
Także bardzo warto ten telefon po prostu wcześniej odstawić, zrobić sobie jakąś kąpiel czy prysznic już bez telefonu, bez używania gdzieś tam pomiędzy i scrollowania telefonu. A takim fantastycznym ćwiczeniem, oprócz spowolnionego oddechu, który działa zawsze na wszystko, jest fantastyczny, ale możemy pooddychać tylko przez lewą dziurkę od nosa. Czyli zatykamy sobie prawą dziurkę, zamykamy oczy i robimy głębokie wdechy i wydechy tylko lewą dziurką od nosa, ponieważ oddychając w ten sposób łączymy się z naszą energią żeńską, która działa bardzo wyciszająco i to jest cudowny oddech właśnie przed tym, jak chcemy zasnąć. Ten oddech też fajnie działa, jeżeli mamy chorobę lokomocyjną, ponieważ on też równoważy nas, uspokaja układ nerwowy. Także bardzo polecam, jeżeli ktoś ma problemy z właśnie w podróży, z tym, że jest mu niedobrze, że coś się dzieje, to zatykamy prawą dziurkę, wchodzimy głęboko w siebie i oddychamy tylko lewą dziurką od nosa. Głębokie, powolne wdechy, głębokie, powolne wydechy. Działa to fantastycznie. I też jakby nie ma takiego natłoku myśli, tak? Także kładąc się do łóżka, warto zrobić sobie tą praktykę oddechową, a naprawdę poczujecie różnicę. Tylko tak jak Iwanko wspomniałaś, dobrze to robić przez jakiś czas, żeby poczuć ten efekt, bo jednorazowo czasami może nie zadziałać, aczkolwiek z mojego doświadczenia wiem, że działa nawet jednorazowo, że oczywiście, jeżeli odstawimy telefon, przewietrzymy sobie też pokój, dobrze sobie przewietrzyć pokój, w którym śpimy, uspokoimy się przed pójściem spać, właśnie takim oddechem, to gwarantuję Wam, że ten sen będzie głęboki, będzie odpowiedni. Oczywiście też jest ważna godzina, kiedy chodzimy spać, bo jeżeli ktoś się kładzie o drugiej albo trzeciej w nocy, to ten oddech może być mało skuteczny, mniej skuteczny, może nie, że mało, ale na pewno mniej skuteczny, bo ważna jest też godzina, kiedy my chodzimy spać, dlatego że to jest nasz zegar naszych narządów biologicznych i mówi się tak, że jesteśmy skowronkami albo sowami, ale ja mam inne zdanie na ten temat, bo mi się też kiedyś wydawało, że ja jestem sową, że ja po prostu późno chodziłam spać, bo byłam też tak gdzieś zaprogramowana, moi rodzice późno chodzili spać i miałam takie po prostu przekonanie, że ja lepiej funkcjonuję wieczorem. Ale to nie jest prawda. Jeżeli my zmienimy swoje nawyki i zaczniemy naprawdę chodzić wcześniej spać, to nasza energia też się zmienia. I też jest ważne w przypadku dobrego snu, żeby ten sen był o regularnych godzinach. Bo jeżeli my chodzimy raz o 22, a raz sobie pójdziemy o 2, raz o 1, to też później są rozregulowane też przede wszystkim hormony, tak? Natomiast oddechem te, oczywiście te hormony będziemy sobie regulować, także zachęcam do wypróbowania właśnie oddychania tą lewą dziurką. Ona naprawdę działa bardzo wyciszająco, uspokajająco i pomaga nam zasnąć. Odnośnie tej lewej dziurki, zadam Ci teraz, Kasiu, pytanie w imieniu mężczyzn, bo wspominałaś, że w ten sposób łączymy się z naszą energią kobiecą. A jak mają oddychać mężczyźni? Też przez lewą dziurkę, dlatego że każdy z nas ma energię męską i energię żeńską, tylko w różnych proporcjach. Natomiast tutaj nie chodzi o pobudzanie typowo energii żeńskiej, tylko o uspokajanie naszego układu nerwowego. Także zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą oddychali tą lewą dziurką od nosa, żeby się wyciszyć. Jeżeli chcemy natomiast pobudzić swoją energię, energia męska jest energią działania, więc jeżeli chcemy wejść w takie działanie, to oddychamy wtedy prawą dziurką, słoneczną naszą dziurką. To jest dziurka księżycowa, a to jest dziurka słoneczna. Jeżeli chcemy pobudzić się do działania, to możemy właśnie oddychać prawą dziurką. Jest też oddech naprzemienny, czyli oddychamy na zmianę prawą i lewą dziurką, jeżeli chcemy zrównoważyć półkole mózgowe. To też jest fantastyczny oddech. Także, tak jak mówię, tych oddechów, tych technik oddechowych jest mnóstwo, ale na początek warto znaleźć jedną, którą będziemy wykonywać systematycznie. Bo nie chcę też zarzucać tutaj, wiecie, różnymi technikami, bo jak mamy bardzo duży wybór, to potem ciężko wybrać cokolwiek i tak skaczemy z jednej techniki na drugą i potem w konsekwencji nie robimy nic, tak? Także warto zacząć od jednej techniki i ją po prostu wykonywać regularnie, każdego dnia. Kasia, robisz niesamowicie potrzebną rzecz dla społeczeństwa, właśnie poprzez tą edukację, poprzez właściwie podawanie takiej praktyki w pigułce, bo też masz swoją grupę na Instagramie. Powiedz mi, powiedz nam właściwie, jak Ciebie znaleźć, gdzie Ciebie znaleźć, na jaką współpracę można liczyć z Tobą?
Ja prowadzę profil na Instagramie. Nastawienie ma znaczenie. To takie moje zdanie, które ja niedawno zmieniłam tą nazwę, bo wcześniej mój Instagram się nazywał inaczej, ale to nastawienie ma znaczenie. Ma dla mnie szczególne znaczenie właśnie to zdanie, dlatego że ja często to powtarzałam i będąc właśnie w trudnej sytuacji życiowej, będąc w swoich trudnościach, często właśnie wiedziałam, że to zmiana naszego nastawienia ma ogromny wpływ na nas, na nasze życie. Także stąd też ta nazwa się pojawiła. Także można mnie znaleźć na grupie Nastawienie ma znaczenie. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grupy mocy na codzienne medytacje, to wtedy może napisać do mnie wiadomość, ja wtedy też wyślę szczegóły. Ponieważ ta grupa jest zamknięta, bo chcę, żeby te spotkania były takie dla osób świadomych, które chcą już rozpocząć taką codzienną praktykę medytacji. Super, pięknie dziękuję. Z pewnością odwiedzimy Ciebie na swoich grupach. Czy prowadzisz też zajęcia takie stacjonarne? Tak, stacjonarne zajęcia również prowadzę w Ostrowie Wielkopolskim, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to również serdecznie zapraszam, można napisać do mnie i ja wtedy podam szczegóły, gdzie się te zajęcia odbywają. Informacje do tego, w jaki sposób skontaktować się z Kasią, będą zawarte w opisie tego filmu. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo gorąco za to, że chciałaś się z nami podzielić bardzo cennymi informacjami właśnie na temat świadomego oddechu, jogi kundalini, też jakie ma znaczenie powrót nas samych do naszego wnętrza. Dziękuję Ci pięknie za Twój czas, za Twoją wiedzę. Dziękuję Państwu również za uwagę. Życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze i spełnionego życia. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo.